Cześć, witajcie, mamy piękny dzień. Chciałam powiedzieć, jest lato, nie jest lato, jest zima. Spadł śnieg, ale są takie roztopy, ponieważ jest +1 i dzisiaj jest poniedziałek, ale jasno. Dziś jest poniedziałek i ja już nawaliłam w 2 miejsca. Nie pojechałam do lekarza, nie poszłam na siłownię, a teraz pędzę i śpieszę się i jadę w 3 i planuję zdążyć. Koleżanka na mnie już czeka. Cóż, obudziłam się rano z taką złotą myślą, że pośpię dłużej. Nie chciało mi się wstać o 6:30, bo stwierdziłam, że jest za wcześnie. I tak obudziłam się o 8:00, stwierdziłam, no jeszcze bym mogła pojechać, ale zaczął mi kręgosłup odklikiwać i ci, co mnie oglądacie dłużej, to wiecie, mam z tym problem. I jak poczułam, że mi to odklikuje, to stwierdziłam, leżę, wszystko niech mi ładnie odkliknie i po prostu nie będzie mnie bolało. I powiem wam, że to była dobra decyzja. Mój samochód tak wygląda. Trzeba działać. No, widzę, że nie tylko ja dziś nawaliłam, także jest dzień olewczy. Dzień, że każdemu coś normalnie nie wychodzi. Jeszcze środkiem drogi jadę, dobrze, tu nic nie skręca, bo bym stała na środku. Już tak wyjeżdżam zawsze tutaj i nie liczę się z tym, że ktoś może tu wjechać, no ale jednak ludzie wjeżdżają. Wiecie co? Dzisiaj przeczytałam jeden komentarz i po prostu bardzo mnie normalnie zdziwił i tak szczerze mówiąc, to go nie zrozumiałam do końca, albo po prostu ja już nie rozumiem, co ludzie do mnie mówią i piszą, albo jest tak napisane. Zaraz go wam przeczytam i tak czekam. Wojciech Piosik go napisał, ten komentarz pod ostatnim chyba filmem, nie pamiętam właśnie pod jakim filmem, ale to jest nieważne, to nieważne. Czyli jak Kuba Bogu, a może by zmienić nastawienie. Do czego mam zmienić nastawienie? Właśnie się zastanawiam, do czego mam zmienić moje nastawienie? Czy mam się stać negatywem, żeby zmienić moje pozytywne nastawienie, bo ja już po prostu czasami nie ogarniam. Uważam, że jestem osobą pozytywną i wy też o tym wiecie, bo nieraz mi o tym pisaliście, więc się zastanawiam, jakie mam zmienić nastawienie. 1700 subów, osoba popularna, hehe, niezły towar na tej Islandii macie. Jaki towar? O jaki towar chodzi? Bo ja nie rozumiem. Też nie rozumiem, czy 1700 subów to jest aż tak fantastyczny wynik i mam się z tego celebrować i wszystkim okazywać, patrzcie, 1700 ludzi mnie polubiło, o, teraz mi na kolana padajcie, bo już mnie tyle ludzi lubi, ale fajnie. Wiecie co, to jest po prostu głupie, jeżeli ktoś tak myśli. Nawet niech 100 000 ludzi lubi, trzeba być sobą i nie zmieniać się. Jeżeli komuś odwala przy jakiejś tam większej cyfrze, dajmy na to polubień, no to sorry po prostu, ale to widać, że nie był sobą i wszystko było fałszywe i dopiero pokazał siebie w momencie, kiedy palma już po prostu urosła na tyle, żeby po prostu ludzi nie szanować i traktować ich źle. No ja tak uważam, bo nie ma co się celebrować. Ja robię to dlatego, że ja to lubię, a nie dlatego, żeby się celebrować. Jakbym chciała zostać celebrytą, pojechałabym do, na przykład, do telewizji, bym pojechała i próbowała się lansować na ściance, prawda? No ale to nie o to chodzi. W moim przypadku to nie o to chodzi. Ja mam przyjemność z tego, że... No, pod samochód mi wleci. Ja mam przyjemność właśnie z tego, że ktoś mnie ogląda, posłucha to, co mam mądrego do powiedzenia albo i niemądrego. Wy skomentujecie i po prostu ja wiem, że mogę coś wam przekazać i myślę, że to jest najważniejsze tutaj, że ja mogę coś przekazać, swoje doświadczenie, swoją opinię, no a każdy ma inną opinię, niekoniecznie musi się z moją zgadzać, prawda? Trzeba to uszanować, bo ja to szanuję, że ktoś się nie zgadza, tylko zauważyłam, że czasami ludzie nie potrafią uszanować mojej opinii i to jest czasami też ciekawe, bo widać, z kim się rozmawia. Macie, dla mnie wyglądasz na bardzo zrozumiałą osobę, ale mogę się mylić, zarozumiałą chyba miało być. No dobrze, no skoro wyglądam na zarozumiałą, no to fantastycznie, cieszę się, bo skoro ktoś tak ocenił, a inni nie, no to ktoś oglądając jeden film już mnie ocenił, no to fajnie, prawda? Tak, no, bardzo, bardzo zadziwiające to jest, że można obejrzeć kilka filmów i powiedzieć, że już kogoś się zna, poznało i wie się wszystko o nim. No, ale taka prawda jest, że trzeba kogoś osobiście poznać, żeby zobaczyć, czy ta osoba jest naprawdę taka, jaka jest, bo sami wiecie i wiem to i ja, że nawet jeżeli poznacie kogoś z YouTube'a, to później w życiu prywatnym okazuje się, że ta osoba nie jest do końca tą osobą, którą widzieliśmy na ekranie i po prostu można się rozczarować, zdziwić. Mam nadzieję, że zdziwić na ogół na pozytywne, ale niestety te zdziwienia na ogół są negatywne i później ludzie właśnie mówią, że kurde, już ją poznałem, albo jego poznałem, albo tam kogoś poznałem i po prostu o nie, nie, porażka. Ja miałam okazję parę osób z YouTube'a poznać i właśnie chciałam pozdrowić mojego kolegę Dylematy. Dylematy, wracaj na YouTube, bo czekam, żeby z Tobą nagrać po prostu filmik. Ludzie się o Ciebie pytają i ja czekam, bo jak pamiętacie, z Dylematami pojechaliśmy sobie razem Toyotą. Piękne widoki były, piękna wycieczka, recenzję Toyoty Auris robiliśmy. I właśnie fajnie, bo on jest mądry, on ma coś do powiedzenia, a co jest właśnie takie, ludzie po nim pojechali, dlatego on przestał nagrywać. Ludzie po nim pojechali, głupie komentarze mu walili, ponieważ on po prostu mówi w taki sposób, jaki mówi, ale jeżeli ktoś posłucha go, co on mówi, to on bardzo mądrze mówi i po prostu on został oceniony i on przestał nagrywać. Także Dylematy, jak mnie oglądasz, to wbijaj z powrotem tu w sieć, jedziemy dalej, będziemy coś nagrywać. Zresztą pisałeś mi, że nagramy coś, także ja czekam. Dalsza część tego właśnie posta, ja muszę tu patrzeć, także widzicie, ja nie czytam kiedy jadę, ale kiedy stoję albo widzę, że nic nie ma takiego przede mną. Co jeszcze? No zaraz zobaczymy, tu akurat teraz mamy taki moment drogi, że wiecie co, robią remonty i zdjęli znak ustąp pierwszeństwa przejazdu i co jest śmieszne, to ludzie miejscowi często potrafią na głównej drodze stanąć i tworzą zagrożenie wypadkiem, bo po prostu ktoś wjedzie komuś w tyłek i przepuszczają tych, co z lewej strony wjeżdżają, także zobaczcie, to po prostu czasami dziwne ludzie mają reakcje, kiedy coś się zmieni na drodze, prawda, ściągną znak, a znaku nie ma, to dziś robią remont i po co postawić znak, sami jeździcie, no ale zasada prawej strony jakby nie było obowiązuje, prawda. Nawyki starej panny, o właśnie, to mi się najbardziej spodobało z tego całego opisu, że mam nawyki starej panny. Słuchajcie, w mojej rodzinie jest stara panna. Nie jestem nią ja, jest nią ktoś, ale Wam powiem, że właśnie nawyki starej panny, nie utrzymujemy kontaktu, ponieważ nawyki starej panny są do tego stopnia silne, iż ze starą panną nie da się porozmawiać o czymś na luzie, normalnie. Stara panna ma tak zakodowane w sobie po prostu coś, że bardzo mnie uraziła, wtrącając się co do sposobu pochówku mojej mamy i Wam powiem, bardzo mnie to obraziło, to znaczy nie obraziło, co uraziło. I stwierdziłam, że po prostu nie będę wchodzić w dyskusję z kimś, kto nie rozumie sytuacji, nie spytał się o nic, ocenia i bardzo mnie to właśnie wówczas zabolało. I stwierdziłam, że po prostu ta osoba nie miała w ogóle prawa nawet powiedzieć, dlaczego my tak zrobiliśmy, a nie inaczej. Ponieważ powinna się najpierw spytać, słuchaj, ale na przykład nie można było inaczej, a dlaczego tak zrobiliście? Aha, okej, a nie, bo mi się to nie podoba. Przepraszam bardzo, to była nasza mama i to my zdecydowaliśmy, jak to będzie wszystko wyglądało. No, my też się nie wtrącaliśmy, kiedy jej mama zmarła, dlaczego wyglądało to na przykład tak, a nie inaczej. Rozumiecie? I stara panna bardzo mi się kojarzy po prostu z osobą, która zgas mi, bo tu gościu wysiada i drzwi otwiera. Gdyby mógł, to trzy drzwiowe drzwi by otworzył. Zdziwiony. Zamiast poczekać, aż ja tu wjadę. No, stara panna mi się kojarzy z kimś, kto... Nie wiem, w pewnym momencie życia już jest tak trudne, że po prostu nie da się tego ogarnąć. Ale pamiętajcie o jedno, w pewnym momencie życia my też mamy swoje jakieś nawyki, przyzwyczajenia. Coś mamy, każdy z nas ma. I pytanie teraz jest takie, czy potrafimy to w drugiej osobie zaakceptować, czy nie. Trzeba się niestety mocno naginać, trzeba dużo rzeczy olewać, nie można się wieloma przejmować, ponieważ właśnie wtedy wychodzi staropanieństwo, ale też jest starokawalerstwo. Ja pamiętam, teraz mi się przypomniał sąsiad u mnie w bloku, mieszkał na 9. piętrze w Polsce i to był stary kawaler. On był tak udziwniony facet, że jak myśmy stali, jak myśmy tam w 8., w 7., w 6. w klasie byli, stali na podwórku pod blokiem i on wracał z pracy, pamiętam, taki przylizany, jakby smalcem te włosy sobie ulizał, łysiał, przygarbiony, taki szatan, gdzieś w jakimś biurze pracował, taki komunistyczny, wiecie, robol, bo to jeszcze były te czasy wychodzenia Polski z komuny, on taki był strasznie komuną nasiąknięty i pamiętam, miał taką tekę w ręce zawsze ze skóry, ta teczka chyba z lat 60. musiała być, całe życie z nim była i on taki gburowaty właśnie szedł i on taki nieprzyjemny był, taki zdziwaczały do bólu, nikt jemu dzień dobry nie mówił, on nikomu dzień dobry nie mówił, po prostu tak szedł i to był stary kawaler i właśnie stara panna, którą ja znam, ona jest otwarta, ona ma swój krąg zamknięty, właśnie bardzo specyficzny ludzi, którzy są podobni do niej. Ja jestem zadowolona, że ona jednak nie siedzi w domu, widzicie, ona gdzieś chodzi, ale jej poglądy mi kompletnie nie odpowiadają, więc po prostu nie nadajemy na tej samej fali, żeby się kontaktować, utrzymywać kontakt, aczkolwiek jeżeli ja coś potrzebuję, to ona jest miła, jest wszystko wiadomo tak jak ma być, żeby coś załatwić, ale tak na przykład gdybym ja do niej pojechać, ja się obawiam, żebyśmy miały po prostu spięcie na zasadzie, że ja bym ją tak męczyła, że ona by była cała chora wręcz, że po prostu ja jestem obok niej. A na godzinę, na dwie można się jak najbardziej spotkać, wymienić tam co słychać, jaka pogoda i tak dalej. No tylko mówię, że po prostu każdy jest inny i trzeba jakoś to... myśleć też o tym, że nie można wszystkich do siebie jakoś pod swoją... jak to się nazywa... Na przykład coś mamy wyobrażenie, że każdy powinien być taki, taki, taki i taki. No niestety każdy nie będzie taki, także ja wiem, że nawet jak mnie tu oglądacie, to też osoby, które właśnie piszą mi komentarze, ja wiem, że mają swoje poglądy i ja się też nie muszę z nimi zgadzać. Oczywiście mnie to wkurza, jak ktoś mi powie, że coś jest nie tak, bo ja myślałam, że jest inaczej, ale każdy z nas tak ma i potem się właśnie robią głupie dyskusje. Dlatego ja wolę w takie dyskusje nie wchodzić, bo... uważam, że nie ma co. Pamiętacie taki film nagrałam o demonie, demon złości, jak on rośnie, że go się karmi i on wtedy coraz większy się robi i przyszedł król i właśnie powiedział, że demonku jesteś fajny, miły i w ogóle i demonek się coraz mniejszy robił, aż w końcu zniknął. Także po prostu jeśli macie takie coś, to trzeba do tego z pozytywem, właśnie z pozytywną energią podejść i czasami stonować i właśnie w ten sposób. Dlatego ten komentarz dzisiaj chcę wam tak pokazać, że ktoś mi go napisał, gdzie ktoś mi nigdy nie komentował, więc ja myślę, że po prostu ta osoba mnie nie oglądała, ale mnie oceniła. No cóż, ja nie mogę tej osoby ocenić, bo nie wiem, kto to jest, nie nagrywa filmów i właśnie tak to wygląda. Dobrze, kochani, ja się z wami żegnam, idę do koleżanki, jedziemy do Ikei, mam mnie zabrać, także dzień sobie tak zapełnia, jestem zadowolona, widzicie, i tak, i pojadę jeszcze do Foreveru, bo chcę sobie kupić coś fajnego i właśnie na kanał aloesowy chcę to nagrać. Jest tak doskonały jeden produkt do twarzy, dziewczyny, że po prostu... no nie mogę wyczekać i muszę go mieć. Jeszcze kosmetyczkę dostanę do niego. To już taki fajny zestaw. Dobra, powiem Wam, taki fajny zestaw tutaj do nawilżania, do mycia, do pielęgnacji, do rozświetlania, w ogóle będę wyglądać rewelacyjnie jak żony Hollywood. No. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, subskrybujcie, lajkujcie, na razie, cześć!